w jednym z wywiadów Grzegorz Niecurow powiedział te piękne słowa: udany dzień jest wtedy, jeśli zostawię ten świat troszeczkę lepszym niż był rano. I w tym samym wywiadzie podał przykład, że jak jest na spacerze i zobaczy jakąś butelkę po piwie, to zabiera ją ze sobą, wyrzuca do śmieci i w ten sposób zmienia świat na lepszy. No i te słowa tak bardzo mną poruszyły, że ja też chcę zmienić świat na lepszy. I widzę, że długo nie muszę szukać. Jest butelka po piwie. Nie znam tego piwa FS Pilsner, ale Pilsner to znaczy, że piwo. I butelka po wódce. I jeszcze jedna chyba też po wódce. Taka wódka. Trzy butelki, proszę Państwa, zebrałem. Teraz idę szukać śmietnika. Jakieś kolejne butelki. Wezmę jeszcze jedną. I jeszcze dwie, proszę Państwa. Wrócę po nie. Oczywiście wrócę, bo chcę zmienić świat na lepszy. Ale w tej chwili już nie mam możliwości. Szukam śmietnika. Oj, ile tej butelek, proszę Państwa. Grzegorz Niecurow, jakby tu przychodził, to by każdego dnia brał po kilka butelek. Jaki byłby dobry świat. Świat jest lepszy, czuję się zadowolony, liczę na pochwałę w szkle kontaktowym, liczę na pochwałę. Idę do butelki, ale już nie będę tego nagrywał, bo robię to nie dla poklasku, ale dlatego, żeby świat był lepszy, żeby świat zmienić na lepszy.